W poprzedniej lekcji, aby wyświetlić poprawnie nasze divy wewnątrz innego diva, musieliśmy zmienić właściwość display na inline block. Obiecałem, że później wrócimy do tego tematu, także teraz wytłumaczę Ci o co chodzi z tą właściwością, bo przyznam, że sporo osób nie do końca to rozumie, a jest to dość kluczowe, by nauczyć się poprawnie umieszczać elementy na swojej stronie internetowej. Cześć z tej strony, Kazimierz Pin. Witam Cię na kanale Modest Programmer, gdzie pokazuję jak nauczyć się programowania i zostać programistą. Ok, czyli póki co poznajesz trzy wartości, jakie możemy umieścić we właściwości display. Są to block i jest to właśnie domyślna wartość dla takich znaczników jak div, paragraph, header, section itd. Jeżeli nie wiesz czy dany element ma taką właściwą To zawsze możesz to sprawdzić W przeglądarce Czyli zobacz jeżeli tutaj sobie włączymy Przez F12 nasze narzędzia deweloperskie Tutaj zaznaczymy tą strzałką Na naszego diva Czyli tutaj mamy div units To tutaj możesz podejrzeć Że display mm, To jest właśnie w tym Miejscu blok Natomiast jeżeli przeszedłbyś tutaj na spana Czyli akurat to jest u nas ten element tutaj ten ten tekst krótki który się teraz podświetla to zauważ że tutaj nie mamy zdefiniowanej w ogóle właściwości display dlatego to jest domyślnie display ustawione na inline natomiast wracając do tego naszego diva units jeżeli tutaj sobie to zrobimy to rozgałęzienie i mm, zobaczymy na te nasze unity to zauważ że te małe unity, które mamy wewnątrz jak widzisz zajmują całą szerokość nie wiem czy tutaj, zwróć uwagę tutaj w to miejsce jak tutaj to jest podświetlane widzisz, tutaj taki jest zaznaczony tak jakby cała e, szerokość naszego ekranu widzisz, czyli tu jest ten pierwszy div jest zaznaczony na całą szerokość następnie jest drugi div, który jest znowu troszkę niżej i zajmuje całą szerokość i tak samo trzeci div tutaj na górze zajmuje całą tą szerokość. Czyli jeżeli umieścimy na stronie diva i nie będziemy mu ustawiać tak tutaj szerokości, to zawsze będzie on zajmował całą szerokość dostępną na ekranie. I tak jak widzisz, tutaj tutaj to się ładnie uzupełnia. Czyli div domyślnie zawsze zajmuje całą szerokość i jeżeli dajemy kolejne divy to one są już pod spodem ponieważ cała szerokość jest zajęta następnie mamy wartość inline i jest to wartość domyślna dla takich znaczników właśnie jak span, link, img czy strong i innych i to również możemy sprawdzić w przeglądarce tak jak ci przed chwilą pokazywałem tutaj dla tego naszego spana mamy ustawione Właśnie, display inline to tutaj nie jest widoczne, bo to jest wartość domyślna, ale jeżeli tutaj byś dopisał display inline, to zauważ, że tutaj nic się nie zmieni z tym elementem. Jeżeli sobie znajdziemy na ten element, to zauważ, że on zajmuje tyle miejsca, ile dokładnie potrzebuje. Czyli, jeżeli sobie stworzymy jeszcze tutaj w naszym HTML-u, na przykład nowy SPAN. Span test, to zauważ, że on ma. Bo tutaj chyba wcześniej ustawialiśmy kolor czerwony dla wszystkich spanów, także tutaj mamy background ustawiony od razu na czerwono. No i zauważ, że on zajmuje tylko tyle miejsca, ile potrzebuje czyli on potrzebuje tylko wyświetlić ten tekst, no i zajmuje tylko tyle miejsca. Jeżeli byśmy tutaj dodali nowe spany to zauważ, że one są w tej samej linii, ponieważ nie zajmują całej szerokości tak jak divy, tylko zajmują tyle miejsca, żeby wyświetlić całą zawartość. No i trzecia wartość to właśnie display inline block, która nie jest domyślnie ustawiona dla żadnego elementu, ale możemy ją sobie nadać w naszym CZS-ie. No i natomiast warto byłoby poznać jakie są dokładnie różnice pomiędzy inline block, inline oraz block. Także przełączę się teraz na prezentację. Także, jeżeli chodzi o najważniejsze różnice pomiędzy tymi wszystkimi elementami, to tak: display block zaczyna się zawsze od nowej linii. Natomiast display inline nie tworzy automatycznie nowej linii. Następnie blok zajmuje całą szerokość, a inline zajmuje tyle miejsca, ile potrzebuje. Dla blok możemy ustawić wysokość i szerokość, natomiast dla inline te właściwości nie zadziałają. Dla blok możesz ustawić marginesy i paddingi z każdej strony, natomiast dla inline działają tylko marginesy i paddingi z boku, nie działają z góry i z dołu. Natomiast, jeżeli chodzi o display inline block, to działa tak samo jak display inline, ale możemy dodatkowo zdefiniować wysokość, szerokość, marginesy i paddingi z każdej strony. Czyli to są takie podstawowe różnice pomiędzy tymi trzema wartościami. I teraz, jeżeli wrócimy jeszcze na chwilę do naszego kodu, to zauważ, że te nasze Unity, czyli te trzy tutaj kontenery, jeżeli miałyby display block, no to nie mogłyby zostać wyświetlone obok siebie, bo zajmują całą szerokość, jeżeli byśmy ustawili tutaj display inline, to z kolei nie możemy tutaj ustawić tak, co zrobiliśmy szerokości ani wysokości, dlatego, jeżeli chcemy to wyświetlić poprawnie, to musimy tutaj zastosować inline block, dzięki czemu możemy te elementy wyświetlić obok siebie, a dodatkowo możemy im nadać wysokość i szerokość. Także tak to wygląda. Warto zapamiętać mniej więcej jaka jest różnica pomiędzy tymi elementami, bo czasem może się okazać, że coś nie będzie działać tak, jak myśli, że powinno, a później może się okazać właśnie, że to wina typu elementu blokowego lub Inline. To wszystko na dzisiaj. Jeżeli taki film Ci się spodobał, to koniecznie dołącz do mojej społeczności, gdzie również będziesz miał dostęp do dodatkowych materiałów i przede wszystkim bonusów. Link do zapisów znajduje się w opisie pod filmem. Do zobaczenia w kolejnym odcinku.